W jednym z poprzednich filmów pokazywałem, w jaki sposób możemy z pewnym przybliżeniem próbować obliczyć pole takiej figury, która się składa z jednej, jest ograniczona z jednej strony przez wykres pewnej funkcji, tak jak tutaj, to była konkretna funkcja x kwadrat plus 1, czyli to jest parabola, potem mamy dwa pionowe odcinki i ten odcinek tutaj na osi x, tak? Czyli to jest pole zawarte pomiędzy wykresem pewnej funkcji a osią x na pewnym przedziale. No i była taka bardzo intuicyjna idea, że możemy dostać pewne ograniczenie na to pole z góry i z dołu, jeżeli zrobimy następującą taką procedurę, że podzieliliśmy sobie ten nasz odcinek na drobniejsze części, no akurat tu dzieliliśmy na cztery części, każda o długości 1/2, prawda? Bo ten przedział ma długość 2. Czyli tutaj szerokość każdego z tych prostokątów jest 1/2. No i rysowaliśmy takie prostokąty, prawda? Z jednej strony braliśmy za wysokość kolejnych prostokątów wartości tej naszej funkcji w lewym końcu tego przedziału, mniejszego, każdego z tych mniejszych przedziałów. W ten sposób dostaliśmy takie cztery prostokąty i każdy z nich był zawarty w naszej figurze. Wobec tego jasne jest, że pole naszej figury jest co najmniej takie jak suma pól tych czterech prostokątów. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy takie prostokąty wyższe, prawda, czyli ich wysokości weźmiemy tutaj wartości funkcji w prawych końcach przedziału, to jest funkcja rosnąca, dlatego jest tak prosto, to dostaniemy takie cztery prostokąty. Z kolei nasza figura jest zawarta w sumie tych czterech prostokątów, wobec tego na pewno jej pole jest nie większe niż suma tych pól. No i w ten sposób dostaliśmy pewne oszacowanie na to nasze pole pod tą parabolą. I w tym filmie zrobimy coś analogicznego, ale już nie będziemy dzielić na 4, tylko podzielimy na n. Nie będziemy brać konkretnej funkcji, tylko dowolną funkcję. No i też wprowadzę pewną notację, którą możecie spotkać w jakichś podręcznikach czy innych materiałach na temat właśnie sum Riemanna. Bo to, co my zrobimy, to napiszemy taką sumę Riemanna dla funkcji f na pewnym przedziale. I te sumy Riemanna służą nam do zdefiniowania czegoś, co się nazywa całką oznaczoną. Dobrze, czyli teraz przystępujemy do naszej pracy. Tu mam wykres dowolnej funkcji, powiedzmy f od x ona się nazywa. No i będzie nas interesowało tutaj przybliżenie tego pola na przedziale AB. To jest ta funkcja. I co? Podzielimy na n prostokątów. Tak jak tam dzieliliśmy na 4, tak tu będziemy dzielić na n. Czyli bierzemy n prostokątów. Czyli dzielimy nasz odcinek tutaj na n równych części, prawda? Czyli może a, i też wprowadzę notację, a to nazwę x0, potem tu będzie x1, pierwszy prostokąt narysuję, prawda? O, to jest x1. No i będę brał prostokąty o wysokości, powiedzmy, to jest wartość naszej funkcji w lewym końcu przedziału. Czyli to będzie prostokąt numer 1. To pole policzymy. Prostokąt numer 1. Potem bierzemy następny odcinek. To będzie delta x, prawda? Delta x. Będę podzielę na n równych części. Czyli tu będzie x2. Drugi prostokąt. I to pole. Potem bierzemy jeszcze, może narysuję trzeci, tu będzie x3. Trzeci. No i tutaj oczywiście kropeczki. Narysuję jeszcze ostatni. Ostatni będzie n-ty. Może takim kolorkiem go będzie n-ty. Czyli tu będzie n-ty ten prostokąt. No, tu jego lewy koniec, prawda? Lewy koniec pierwszego nazwałem x0, czyli a, drugiego x1, trzeciego x2, to n-tego to będzie x n-1, wypada go nazwać. To będzie to pole. No i b nazwiemy, powiedzmy, xn. Dobrze, n prostokątów. I teraz one mają równą szerokość. Delta x to jest ta
szerokość. I od razu powiem, że jak wypisujemy takie ogólne sumy Riemanna, no to nie muszę dzielić na równe części. No tutaj powiedzmy, że wpiszemy na równe. Czyli szerokość takiego prostokąta delta x, no to co, miałem odcinek o długości b minus a i podzieliłem na n części, czyli to delta x to jest b minus a przez n. Prawda? Tak jest delta x. Dobrze, i teraz co? I teraz jakie są te pola? I teraz suma pól tych prostokątów, no to jest właśnie to przybliżenie tego mojego pola pod wykresem. Czyli tak, pole pierwsze, dobrze, może wypiszmy teraz pola, czyli pole, przybliżona wartość pola, czyli przybliżone. Pola pod wykresem. No to ile? No to jest tak, pole pierwszego prostokąta. Może pole pierwszego plus, trzymajmy te kolory tu może, żeby było pole drugiego, plus pole trzeciego plus trzy kropeczki i plus pole ostatniego. No dobrze, i teraz co? Teraz jakie są te, no jakie są współrzędne, jakie te punkty x i są, no to może wypiszmy, prawda, tutaj, że co, że x1 to jest, może jeszcze tutaj te wartości, x1 to jest x0 plus delta x, na x2 to jest x1 plus delta x, no i tak dalej, prawda. Xn minus 1 to jest xn minus 2 plus delta x, tak? Czyli to jest, jakby ktoś chciał, no to jest x0 plus 2 delta x i tak dalej. Dobrze, to teraz wypiszmy te pola. No, no pole prostokąta to każdy wie, czyli to będzie delta x, to jest jeden bok, a drugi bok to jest f od x0, prawda? F od x0. Drugie, no drugie podobnie, tu mamy f od x1 razy to samo delta x. Potem mamy f od x2 delta x. No i ostatnie pole jest f od xn minus 1, f od xn minus 1, przepraszam, razy delta x. I teraz może zapiszmy to właśnie przy pomocy takiej notacji bardziej, nazwijmy ją, matematyczną, notacji matematycznej, czyli używając takiej sumy, prawda, znaku sumy, czyli to jest suma od, tu n użyliśmy od, może od k równego 1 do n, prawda, bo to jest suma tych n pól, czyli będzie f od x k minus 1, prawda, bo taki jest numerek, razy delta x. O. Tak? I to jest, prawda, to wyrażenie, to jest przybliżona wartość naszego pola pod wykresem. No i podzieliliśmy nasz odcinek na n równych części. No i teraz i w każdym z tych, jako wysokość tego prostokąta, no wzięliśmy tutaj wartość naszej funkcji w lewym końcu naszego drobniejszego podziału. No więc oczywiście nie wiemy teraz, tak jak tam braliśmy, prawda, tutaj, jeżeli funkcja była powiedzmy rosnąca, no to mieliśmy ograniczenie z dołu i z góry. Tutaj nie wiemy, tak, jeżeli tak się zrobiliśmy, jak się zdecydowaliśmy, że bierzemy sobie zawsze w lewym końcu przedziału, to my nie wiemy tak naprawdę, no bo tutaj nam... Tutaj ta funkcja najpierw rosła, czyli te prostokąty były w środku, one tutaj potem są jakoś, tutaj ta funkcja maleje, czyli one wystają. Więc w zasadzie jak funkcja nie jest monotoniczna, to jest pewne przybliżenie, natomiast nie wiemy, czy to jest z góry, czy z dołu.
prawda? I to się nazywa summa rima, prawda? Summa rima. No i dalej możemy sobie wyobrazić, prawda, co się dzieje, jeżeli drobimy coraz, jeżeli n nam rośnie i rośnie i rośnie, tak intuicyjnie, wtedy błędy, które popełniamy, błąd, który popełniamy, zastępując to nasze pole pod wykresem, sumą tych naszych pól prostokątów, jest coraz mniejszy i możemy tak sobie pomyśleć, że w granicy przy n dążącym do nieskończoności otrzymujemy właśnie dokładnie pole pod tym wykresem, pod wykresem, a nad osią x, prawda? Pole tej figury, która jest ograniczona wykresem funkcji, odcinkiem AB i tymi dwoma pionowymi liniami. I rzeczywiście to jest procedura, która prowadzi nas do definicji całki Riemanna.